Autor science fiction Arthur C. Clarke napisał książkę 2001 – Odyseja kosmiczna w 1968 roku. Mówiła ona o misji na Jowisza, która miała miejsce w 2001 roku. Ależ się pomylił. Nie udało nam się nawet wysłać ludzi z powrotem na Księżyc. Chodzi o to, że przewidywanie przyszłości jest niezwykle trudne. Niemniej jednak niektóre przyszłe wydarzenia można łatwo przewidzieć. Na przykład dzięki udanemu uruchomieniu teleskopu Jamesa Webba możemy założyć, że po raz pierwszy zobaczymy wiele egzoplanet. Będą widoczne w podczerwieni. Ich atmosfery zostaną zidentyfikowane dzięki zawartości gazów. Będzie możliwe wykrycie oznak życia, na przykład ozonu, metanu, tlenu i dwutlenku węgla. Dostrzeżenie cywilizacji żyjących na tych egzoplanetach będzie możliwe dzięki wzorcom ciepła wytwarzanym przez ich miasta. Oczywiście, o ile są tam jakieś miasta. Obecnie w laboratoriach i think tankach dochodzi do wielu odkryć, a my zdamy sobie z nich sprawę w przeciągu kolejnych 10 lat. To wszystko jest nie tylko bardzo ekscytujące, ale może też zmienić nasze życie na poziomie osobistym i społecznym. Podobnie jak w przypadku komputerów i telefonów komórkowych, które weszły do światowej dystrybucji w ciągu 2 dekad, całkowicie zmieniając nasze codzienne życie, istnieją odkrycia, które sprawią, że nasza dotychczasowa egzystencja będzie wydawać się przestarzała. Pierwsza prognoza jasnej strony – ogólnoświatowy język. Wszyscy mieszkańcy Ziemi będą mogli ze sobą rozmawiać i rozumieć się nawzajem natychmiastowo dzięki uniwersalnym translatorom przenośnym lub w postaci implantów. Elektroniczne systemy do komunikacji zaczęły zmieniać społeczeństwo wraz z nadejściem telegrafu i telefonu w XIX wieku. Niestety komunikacja osobista między ludźmi i kulturami jest utrudniona przez różnice w języku mówionym. Problem ten zniknie w przeciągu następnych 10 lat. Urządzenia umożliwiające komunikację we wspólnym języku otworzą nasze oczy i uszy. Pojawienie się wspólnego języka będzie możliwe dzięki działaniu sztucznej inteligencji. Będzie ona też odpowiedzialna za wiele innych przyszłych korzyści. Umożliwi społeczeństwu zrezygnowanie z gotówki jako znośnika wymiany ekonomicznej. Przewidujemy, że stanie się to w przeciągu kolejnych 10 lat. Trudności, których obecnie doświadcza społeczeństwo w związku z różnymi systemami monetarnymi, nie są do zaakceptowania w harmonijnym świecie. Każda osoba będzie niejako podłączona do światowego systemu ekonomicznego, który zostanie optymalnie zaprojektowany przez sztuczną inteligencję. Będzie ona podejmować decyzje w zakresie międzynarodowej współpracy, koordynacji, arbitrażu i środków zaradczych. Wojna stanie się reliktem przeszłości, będzie niepotrzebna i destrukcyjna dla ludzkiego rozwoju i koordynacji ekonomicznej. Może się to wydarzyć w ciągu 10 lat. Być może zaczynasz wątpić w nasze prognozy. Wstrzymaj się jeszcze chwilę. Gdy astronauci po raz pierwszy udali się na Księżyc i spojrzeli na naszą piękną planetę z kosmosu, ludzkość uległa transformacji. Wszystkie jednoczące nas elementy rozwojowe, które pojawiły się od tamtego czasu, są powiązane z wizją nas samych w kosmosie. Mówiąc o kosmosie, istnieją 2 trendy rozwojowe w zakresie technologii teleskopowej, które mają dużą szansę na odegranie kluczowej roli w ciągu kolejnej dekady. Płynne teleskopy i teleskopy na zjonizowany gaz są całkowicie wykonalne. Ciecze w zerowej grawitacji tworzą odblaskową powierzchnię, która nie wymaga polerowania ani użycia optyki adaptacyjnej. Na orbicie można stworzyć ogromną odblaskową powierzchnię, tak dużą, że moglibyśmy dojrzeć uśmiechy na twarzach mieszkańców egzoplanet oraz milion innych rzeczy zbyt małych, aby dostrzec je przy pomocy teleskopu Jamesa Webba. Nie śmiej się, NASA już postawiła na pomysł płynnego teleskopu, który właśnie teraz jest testowany w kosmosie. Zjonizowany gaz także zapewnia idealne odbicie. Zanim porozmawiamy o kraterze na Księżycu, pamiętaj, że już mamy zaplanowaną misję na naszego satelitę. Nazywa się Artemis i jest niemal gotowa. Niebawem zobaczysz astronautów na Księżycu i będą oni ubrani w całkiem nowe, wspaniale wyglądające skafandry kosmiczne. Wracając do poprzedniego wątku, krater na Księżycu o szerokości 1,5 km można zalać zjonizowanym gazem zelektryfikowanym przez generatory, aby stworzyć gigantyczne teleskopowe zwierciadło. Kto wie, co moglibyśmy zobaczyć przy pomocy gazowego lustra na Księżycu? Być może rejestrację samochodów na egzoplanetach, o ile ktoś nimi jeździ. Dobra, chwilę, może trochę mnie poniosło. Chcemy dowiedzieć się, co stanie się w kolejnych 10 latach. Już teraz rozumiem, dlaczego Arthur C. Clarke tak bardzo się pomylił.
Tu na Ziemi w ciągu kolejnych 10 lat znowu zobaczymy tury leśne, ptaki, dodo i mastodonty. Już udało nam się uzyskać kompletne DNA tych wymarłych stworzeń, a dzięki rozwojowi technologii składania genów, te i prawdopodobnie również inne gatunki zwierząt znowu będzie można wyhodować w ciągu kolejnych 10 lat lub wcześniej. Wszystkie te zwierzęta wyginęły przez ludzi, więc ich przywrócenie do życia byłoby pewnego rodzaju aktem pokuty. Nie mam jednak pewności co do tyranozaurów. W ciągu kolejnych 10 lat dojdzie do wyeliminowania betonu. Powinien on zniknąć jak najszybciej, ponieważ jest nieekologiczny. Gdy beton schnie, wydziela dwutlenek węgla, czyli gaz cieplarniany. Użycie betonu przez współczesne społeczeństwo odpowiada za 8% łącznej światowej emisji dwutlenku węgla. Ale to nie wszystko. Beton traci integralność strukturalną po około 80 latach i zaczyna się kruszyć. Powinniśmy uczyć się od starożytnych Rzymian. Beton, którego używali, z czasem robił się bardziej wytrzymały. Profesor Joseph Davidowitz, ojciec nauki o geopolimerach, wykazał, że starożytny beton nie wysychał tak, jak rozumiemy to współcześnie. Podczas tego procesu nie kurczył się i nie wydzielał dwutlenku węgla. Obecnie nie znamy przepisu na ten starożytny beton, ale nauka o geopolimerach stara się go odtworzyć. W ciągu kolejnych 10 lat beton prawdopodobnie zostanie zastąpiony materiałami geopolimerowymi. Co za różnica! Nasze ubrania ulegną ogromnej zmianie. Obecnie udoskonalane są techniki produkcji wykorzystujące nanowłókna. Kilka lat temu byliśmy w stanie wytworzyć zaledwie skrawki takich materiałów, ale obecnie szybko rozwija się technika produkcji masowej. Niebawem będziemy nosić bezszwowe ubrania wykonane z bardzo miękkich i bardzo wytrzymałych nanowłókien. Ale to nie wszystko. Produkcja nanowłókien miesza się z mikroelektroniką w rewolucyjny sposób. Nasze ubrania będą w stanie odczuwać, przez co staną się niejako przedłużeniem naszego ciała. W ciągu kolejnych 10 lat ubrania tego typu zapewne pojawią się na wybiegach modowych. Czekają nas także ogromne zmiany w transporcie. Pasażerskie samoloty naddźwiękowe staną się powszechne w ciągu 10 lat. Przez ponad 25 lat, od lat 70. do początku nowego milenium, mieliśmy Concorda, francuski samolot, który podróżował z prędkością dwukrotnie większą niż prędkość dźwięku. Wycofano go ze względów bezpieczeństwa w 2003 roku. Powrót samolotów naddźwiękowych wydaje się bardzo prawdopodobny. Linie lotnicze United Airlines złożyły zamówienie na 13 takich samolotów, aby umożliwić międzynarodowe loty pasażerskie w ciągu kolejnych 7 lat. Ruch samochodowy zmienia się już teraz. Elektryczne samochody, samochody autonomiczne i modele hybrydowe są już widoczne na ulicach. Największe zmiany dopiero przed nami, ponieważ benzyna jest coraz rzadziej wybierana przez kierowców. Pojazdy zasilane wodorem obecnie znajdują się w fazie eksperymentalnej. Czy nowe, bezpieczne źródło zasilania dla samochodów, ciężarówek, statków, samolotów i pociągów wejdzie na rynek w ciągu kolejnych 10 lat? Czynnikiem decydującym jest nie tylko prędkość rozwoju technologicznego, chodzi również o nasze preferencje. Tak, widzimy zmianę w świadomości ludzi. Chcemy przyszłości, która jest lepsza i to jak najszybciej. To zmiana w zakresie oczekiwań ludzi tak naprawdę napędza wynalazki, innowacje i transformacje na rynku transportowym i każdym innym. Zmianom ulega także żywność. Musi tak być. Eksurbanizacja zabiera tereny, które wcześniej były wykorzystywane do produkcji żywności. Przez to zaczynamy dostrzegać zmiany w rolnictwie. Rolnictwo wertykalne przeżywa prawdziwy renesans. Nauka stojąca za tą metodą nazywa się hydroponiką i traktuje o hodowli w cieczach, a nie w glebie. Szkoły rolnicze na całym świecie stawiają na hydroponikę, próbując dojść do tego, jak zwiększyć wartość odżywczą, zmniejszyć koszty produkcji żywności oraz poprawić jej walory smakowe. Kraje rozwinięte nadmiernie eksploatują oceany, więc hodowla ryb zaczyna mieć kluczowe znaczenie. Niedawno organizacja Friends of the Earth przedstawiła raport dotyczący akwakultury, który mocno krytykuje obecnie stosowane praktyki w zakresie hodowli ryb. Jednocześnie raport zawiera szereg wspaniałych wskazówek, których celem jest jej usprawnienie. Przyszłość wygląda dobrze zarówno dla hodowli na poziomie przemysłowym, jak i w zbiornikach oceanicznych i lądowych. Dobra wiadomość jest taka, że ryby doskonale z nami współpracują, są zdrowe i skutecznie się rozmnażają. Może być to związane z tym, że lepiej sobie radzą, gdy przez cały czas nie muszą zmagać się z drapieżnikami. Trzymajcie się, fani jasnej strony, przyszłość nadchodzi. Stąd wszystko wygląda dobrze. Wiele ofert pracy w zupełnie nowych obszarach, innowacje rynkowe i nowe produkty, które doprowadzą do powstania nowych stylów życia.
Niestety, nie mam pojęcia, jakie fryzury będą modne za 10 lat. To zależy tylko od Was.